Witam Was serdecznie. Zgodnie z zaproszeniem, teraz o godzinie 8:20 zaczniemy wprowadzenie techniczne i test poprawności łania łącza i Waszych komputerów przed webinarium z Katarzyną Szyniawską o współpracy rozwojowej. Ja nazywam się Filip Makowiecki i jestem moderatorem dzisiejszego webinarium, co oznacza, że będę dbał o to, żeby wszystko przebiegało bez przeszkód i żebyście jak najbardziej z niego mogli skorzystać. Także teraz takie pierwsze pytanie techniczne, od którego powinienem w sumie zacząć. To znaczy, chciałbym wiedzieć, czy mnie widać i czy mnie słychać. W związku z czym włączę ankietę, która zawiera dwa takie pytania i proszę Was o informację zwrotną. Na razie widzę, że są z nami trzy klasy. Z tego co wiem, powinno być ich 8, ale być może inne uznały, że już opanowały webinaria na tyle dobrze, że nie potrzebują pomocy. Dobrze, także zakończę głosowanie, pokażę wyniki. Jedna osoba nie zagłosowała i to jest, podejrzewam, Katarzyna Szyniawska, nasza dzisiejsza prelegentka. Wszyscy pozostali mnie widzą. Dobrze, w takim razie mogę być o to przynajmniej spokojny. Drugie pytanie ode mnie dotyczy tego, czy już kiedyś korzystaliście z webinariów? Także pytanie tak proste, jak tylko się da. Widzę, że głosy rozłożyły się 2 do 3. Trochę mnie to cieszy, trochę mnie to nie cieszy. Zawsze miałem taką satysfakcję, że niektóre osoby dopiero wprowadzam w webinaria, ale dzięki temu, mam nadzieję, będzie dużo, dużo prościej. Dobrze, w takim razie widzę, że już niektórzy przez chwilę zabierali się do czata. Czat jest tym okienkiem w lewym dolnym rogu i bardzo Was zachęcam do korzystania z niego przez cały czas trwania webinarium. To będzie dla nas taka w sumie główna droga komunikacji. Ja się pojawiam tam jako Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oczywiście nie nazywam się Centrum Edukacji Obywatelskiej, tylko Filip Makowiecki, jak mówiłem wcześniej. Wybaczcie, to akurat jedna z wad tego systemu, że organizator nie może się przemianować. Dobrze. Druga taka funkcja, o której poza czatem chciałbym Wam opowiedzieć, a z której być może będziemy korzystać, to funkcja szybkiej informacji zwrotnej. Otóż, kiedy klikniecie, włączę dzielenie pulpitu, dobrze? To będzie chyba nawet jeszcze lepiej to pokazywać. To oczywiście chwilkę zajmie. Dobrze, teraz widzicie mój ekran, dokładnie co ja widzę, czyli macie okienko webinarium. Natomiast co wam chciałbym pokazać? Tutaj jest okienko listy uczestników. Ono u was wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast co jest ważne, to to, że w jego rogu jest ich uśmiechnięty. Po ich kliknięciu macie do wyboru kilka różnych opcji. I dla mnie jako moderatora najważniejsza jest opcja potrzebuje pomocy. Kiedy zobaczę, że ktoś to klika, bo ikonka pojawi mi się natychmiast w waszym nazwisku, będę wiedział, że potrzebujecie pomocy. Wtedy wejdę w czat prywatny, ukryty dla innych i postaram się wam pomóc. Także macie też jeszcze inne opcje, więc ewentualnie możecie z nich korzystać, jeżeli chcecie. Na przykład zgadzam się, nie zgadzam się. Natomiast nie ma takiej w sumie potrzeby i konieczności. Dobrze, jeszcze statusy. Okej. Mamy jeszcze 5 minut. Tak na dobrą sprawę chciałem też Was zapytać o to, czy wykonywaliście połączenie jakości łącza przed połączeniem się z webinarium? Była taka opcja przy odczytaniu zaproszenia, a między wpisaniem Waszych danych a wejściem do konferencyjnego. Czy wykonacie taki test? Proszę napiszcie na czacie, jeżeli to możliwe. Okay. Dobrze, w takim razie dajcie mi sekundę, ja sprawdzę jakość połączenia u każdego oddzielnie i wychodzi na to, że dobrze.
że nic się nie stało, ponieważ wszyscy macie w miarę dobrą jakość połączenia. Natomiast mimo wszystko, gdy w którymkolwiek momencie przerywał głos prowadzącej, bądź zanikał obraz, bądź były jakieś opóźnienia, dawajcie znać od razu na czacie. Będziemy starali się to rozwiązywać, bo są pewne metody, które możemy zastosować. Dobrze, właściwie z mojej strony to jest wszystko. Trwało to dużo krócej niż zazwyczaj, co znaczy się wybitną grupą. Za 4 minuty dołączy do nas Kasia Szyniawska, również poczekajmy na te klasy, których z nami tutaj jeszcze nie ma, żeby mogły o pełnej pół godzinie dołączyć. Tak się zastanawiam, jak dużo osób jest w jednej klasie przed komputerem czy rzutnikiem? Tak myślę, do ilu łącznych uczestników się zwracamy na razie. Także proszę, jeżeli to możliwe, przeliczcie się w klasie i napiszcie. Okej, okay, Agnieszka, 14 osób. Jestem ciekaw, czy to w ramach zajęć klasowych, czy jakieś koło zainteresowań. 9, 23 osoby łącznie już. I znowu 9. Okej, okay, czyli łącznie mamy 33 osoby. Dobrze, to już właściwie jedna duża klasa się zebrała. Świetnie. Widzę, że dochodzą cały czas kolejne klasy. Już mamy ich 5 na linii. Webinarium jest zaplanowane na około 1,5 godziny części merytorycznej, także powinniśmy skończyć o godzinie 10. Oczywiście, jeżeli to się przedłuży, czy będzie dużo pytań, to ja jako moderator mogę zostać dłużej. Jestem ciekaw, jak nasza prelegentka i jak wy, bo to jest najważniejsze, czy wy macie na to czas. Okej, okay, za minutę zaczniemy. Wiem, że Kasia jest już z nami na linii w sumie, więc może poproszę Cię, Kasiu, o włączenie kamery i mikrofonu też, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. O, właśnie. Witaj, miło Cię widzieć po 10 minutach znowu. Filipie, nie wiem jak reszta uczestników, ale ja przestałam wysłyszeć chyba. Okej, okay, w takim razie powtórzę ostatnie zdanie. Mówię, że wybiła godzina 8.30, możemy oficjalnie zaczynać, więc zgodnie z tradycją 8.30 serwis powinien wyłączyć mi głos i zrobił to. Dobrze, także oddaję Ci. Mamy 5 osób, zaczynajmy. Znaczy 5 klas, zaczynajmy. Świetnie, dziękuję bardzo i witam wszystkich w dzisiejszym webinarium. Ja się nazywam Kasia Szyniawska, jestem koordynatorką do spraw polityki i współpracy rozwojowej w Grupie Zagranica. Grupa Zagranica jest platformą 61 polskich organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko pojętą współpracą rozwojową. Co rozumiemy przez współpracę rozwojową? To właśnie będzie między innymi temat dzisiejszego webinarium, także opowiemy sobie bardziej w szczegółach.
Grupa Zagranica istnieje formalnie już od ponad 10 lat, a nieformalnie tak naprawdę już prawie 15. I zajmuje się właśnie reprezentowaniem interesów organizacji pozarządowych właśnie działających w domenie współpracy rozwojowej wobec między innymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych instytucji. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jest współpraca rozwojowa, co rozumiemy przez ten termin, jakiego typu działania wchodzą w skład współpracy rozwojowej, a też jak wygląda współpraca rozwojowa w Polsce i na świecie. To są czasami bardzo, można powiedzieć, techniczne tematy, także bardzo zachęcam wszystkich do zadawania pytań w dowolnym momencie. Można pytania wpisywać przez czat albo podnosić rękę i wtedy będziemy mogli udzielać głosu. Będzie można zadawać pytania też jakby przez mikrofon, jeżeli ktoś ma taki mikrofon czynny i sprawny. I tak, będzie też czas na końcu prezentacji też jakby na więcej pytań. Ja też będę miała pytania do Was, do Państwa. Także tak, to może zaczniemy. Właśnie, tylko przypominam, tak, jest czat, jest opcja podnoszenia rąk, jest też opcja, nie wiem, a właśnie, czy jest taka buźka, która mówi o tym, że jeżeli mówię za szybko, to żebym zwolniła, ale to może można też wpisywać w chatboxie, bo wiem, że mi się to zdarza. Także tak, może zacznijmy. O, tutaj widzę, że ktoś coś pisze. Aha, nie, dobrze, to możemy chyba zaczynać, świetnie. To takie małe ćwiczenie na rozgrzewkę. Bardzo bym wszystkich chciała zaprosić do przyjrzenia się temu slajdowi i zdjęciom i zastanowienia się. A tak, tu jest opcja mów głośniej, mów ciszej, ale jeżeli będę mówić za szybko, to po prostu proszę pisać w chatboxie i będę zwalniać. Ale na razie proszę spojrzeć tutaj na slajd i na zdjęcia i zastanówcie się, co Waszym zdaniem, które z tych zdjęć Waszym zdaniem najlepiej oddaje istotę współpracy rozwojowej. Kiedy myślicie o współpracy rozwojowej, to o czym myślicie? Zastanówcie się teraz sami, że tak powiem, w cichości ducha. Teraz będziemy omawiać różne zdjęcia. No, mam nadzieję, że każdy ma już swojego faworyta, czy jakby zdjęcie, które Waszym zdaniem najlepiej oddaje ideę współpracy rozwojowej. A ja może od razu wyjaśnię, chociaż pewnie tutaj widzę, że będzie jedna osoba, która nie będzie w stanie pisać. W takim razie wtedy zapraszam do klikania w ikonkę podnoszenia ręki i będziemy mogli udzielać głosu, będziemy można zadawać pytania głosowo. W każdym razie, jeżeli chodzi o zdjęcia, być może niektórzy już wpadli na to, że tak naprawdę wszystkie te zdjęcia oddają istotę współpracy rozwojowej i pokryją różne jej aspekty. Także co na nich widać? Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie z Zambii, zdjęcie przedstawiające przedszkole, które zostało wyremontowane w ramach właśnie działań współpracy rozwojowej przez Salezjański Wolontariat Misyjny. Na drugim zdjęciu widać pomoc medyczną udzielaną przez polską misję medyczną w Iranie po trzęsieniu ziemi w 2003 roku. Na trzecim zdjęciu widać wolontariuszkę, która pomaga przy odrabianiu lekcji w ramach właśnie wolontariatu zagranicznego w Boliwii. Na kolejnym zdjęciu widać tak zwanych interesariuszy, czyli osoby zaangażowane w projekt współpracy rozwojowej w Ugandzie, które konsultują założenia samego projektu. Dlaczego to jest ważne, też o tym dzisiaj będziemy mówić. Na kolejnym zdjęciu widać grupę kobiet, które brały udział w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym, w projekcie, który wspierał właśnie grupy kobiet w rolnictwie, w uprawie warzyw i jakby polepszeniu tej uprawy. Na kolejnym zdjęciu widać spotkanie samorządowców z Ukrainy, zorganizowane przez polski rząd, właśnie w celu wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie, która jest jednym z bardzo ważnych elementów zaangażowania Polski w tym kraju. A na ostatnim zdjęciu to jest zdjęcie z Polski tak naprawdę, bo współpraca rozwojowa to są działania, które nie tylko odbywają się poza granicami Polski, ale też czasami w Polsce. I to są przede wszystkim działania związane z edukacją globalną. I to jest zdjęcie zajęć, które się odbywały w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole w Toruniu.
Także to, myślę, daje nam już troszeczkę taki ogląd tego, czym jest współpraca rozwojowa, jakiego typu działania mogą wchodzić w jej skład, a zaraz jeszcze wszystko wyjaśnię. Także, czym jest współpraca rozwojowa? Nie ma jednej bardzo ścisłej definicji tego, czym jest, jakby co oznacza ten termin. Jest definicja tego, co można zaliczać na poczet jakby pieniędzy wydawanych w ramach pomocy rozwojowej, bo potem wszystkie kraje się jakby rozliczają z tego, ile pieniędzy zostało przekazanych właśnie w ramach pomocy rozwojowej i wobec tego są jakby pewne reguły, ale generalnie, jeżeli chodzi o sam termin współpracy rozwojowej, on jest troszeczkę szerszy i właśnie obejmuje różne zagadnienia. W polskim kontekście najczęściej mówi się o takich pięciu obszarach. To jest pomoc humanitarna, czyli taka pomoc bardziej doraźna, można powiedzieć, udzielana osobom, które znajdują się jakby w sytuacjach kryzysowych związanych z konfliktami albo zbrojnymi, albo na przykład po katastrofach naturalnych. Także teraz mogliście słyszeć o trzęsieniu ziemi, które niedawno wydarzyło się w Nepalu. Właśnie w Nepalu teraz udziela się bardzo szeroko pomocy humanitarnej, czyli właśnie takiej pomocy nakierowanej na przykład na budowę schronienia, związaną z przekazaniem żywności, taką pomoc bardziej doraźną. Ale też w skład współpracy rozwojowej wchodzi tak zwana na przykład pomoc rozwojowa, która jest już taka dużo bardziej długofalowa i jest nastawiona na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w danym kraju. Także to mogą być bardzo różnego typu działania. Jeszcze raz opowiemy o tym, jakie działania. W polskim kontekście bardzo ważnym elementem współpracy rozwojowej jest tak zwane wsparcie demokracji, czyli wsparcie instytucji demokratycznych w różnych krajach. Polska angażuje się szczególnie na wschodzie, czyli na przykład w Gruzji, w Mołdawii, na Ukrainie czy Białorusi. I wsparcie demokracji właśnie obejmuje takie działania, które pomagają tym krajom zbudować silniejsze instytucje demokratyczne, czyli na przykład można prowadzić edukację obywatelską, czy właśnie wspierać lokalne samorządy, tak żeby były jeszcze bardziej skuteczne. Innym bardzo, bardzo ważnym obszarem współpracy rozwojowej, o którym właśnie mówiliśmy, że odbywa się w Polsce, jest edukacja globalna. I edukacja globalna to są działania, między innymi takie jak na przykład to webinarium dzisiaj, które podnoszą świadomość i zrozumienie i zaangażowanie obywateli Polski czy innych krajów wysoko rozwiniętych na temat tego, jakie są globalne współzależności, w jaki sposób my oddziałujemy na kraje południa, w jaki sposób kraje południa oddziałują na nas i co my możemy zrobić, żeby tutaj budować bardziej sprawiedliwy świat wspólnie. Także edukacja globalna to są bardzo różnego typu szerokie działania właśnie nakierowane na te cele. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest bardzo ważnym agentem edukacji globalnej w Polsce, prowadzi bardzo dużo działań z tego zakresu. I ostatnim takim obszarem współpracy rozwojowej, który też jakby jest realizowany w Polsce, czy też jakby odbywa się poza granicami Polski, ale jest wspierany przez polski rząd, to jest tak zwany wolontariat zagraniczny, czyli wspieranie wyjazdu wolontariuszy z Polski do krajów południa, gdzie oni wspierają czy realizują różnego typu działania polegające na przykład, tak jak widzieliśmy na zdjęciu, na pracy z dziećmi, na pomocy przy odrabianiu lekcji, ale czasami też jest to jakby wolontariat ekspercki, czyli to mogą być bardzo różnego typu eksperckie działania, wspieranie jakichś analiz czy badań, czy prowadzenie szkoleń zawodowych, także jakby jest bardzo dużo różnych działań. Tutaj wypisałam tylko tak naprawdę przykłady różnych działań, które wchodzą w skład tych obszarów. Tutaj widzimy pomoc rozwojowa, to mogą być różnego typu szkolenia, konferencje, budowa infrastruktury, tak jak widzieliśmy na przykład, nie wiem, remonty szkół, czy przedszkoli, czy dróg, ale też na przykład prowadzenie badań, także to jest jakby szeroko rozumiana pomoc rozwojowa. Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, to w jej skład wchodzi między innymi pomoc medyczna, udzielanie jakby pomocy po prostu żywnościowej, przekazywanie żywności czy przekazywanie darów rzeczowych, ale też na przykład wsparcie właśnie w budowaniu schronień tymczasowych czy właśnie remoncie domów po trzęsieniu ziemi, to też jakby wszystko wchodzi w skład pomocy humanitarnej.
Jeżeli chodzi o wolontariat zagraniczny, to tak jak mówiłam, to mogą być szkolenia, praca z dziećmi. Tutaj tak naprawdę możliwość różnych działań jest prawie nieskończona. Jeżeli chodzi o edukację globalną, to też jakby bardzo jest dużo różnych działań. Często są to szkolenia, ale też na przykład wystawy czy publikacje. Na pewno mogliście spotkać się z różnymi właśnie publikacjami od chociażby Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie dotyczącymi edukacji globalnej. I tak jak mówiliśmy, wsparcie demokracji to mogą być szkolenia, staże, na przykład prowadzenie edukacji obywatelskiej. Też tych działań może być bardzo dużo, bardzo różnych. Także tutaj w tym momencie się zatrzymam na sekundę i chciałam się dowiedzieć, czy ktoś ma jakieś pytania? Czy to wszystko jest w miarę jasne? I może zadam tak pytanie, żeby sprawdzić, czy tutaj wszystko, właśnie, czy wszystko jest jasne i czy wszyscy mnie słuchają. Moje pytanie jest takie, czy znacie przykład jakiegoś działania współpracy rozwojowej realizowanego właśnie, nie wiem, może przez polski rząd albo polską organizację pozarządową? Czy słyszeliście o czymś? Czy może w mediach czytaliście o tym, co na przykład zrobiliśmy właśnie w Nepalu, czy może w jakimś innym kraju? Proszę, naradźcie się i wpiszcie swoje odpowiedzi w chatboxie. O, już mamy pierwszą odpowiedź. Ratownicy z Polski wyjechali do Nepalu. Świetnie, tak. To byli ratownicy, którzy byli, jakby to była akcja wspierana przez polski rząd i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. I faktycznie ratownicy wyjechali do Nepalu pomagać na przykład ratować osoby, które znajdowały się pod gruzami budynków po trzęsieniu ziemi. Teraz druga odpowiedź, na myśl przychodzi mi akcja PAH, zamiast kwiatka niosę pomoc. Tak, to jest taka akcja, która właśnie w tym momencie ruszyła, która zachęca do zbierania pieniędzy na pomoc dla Nepalu właśnie. Zamiast właśnie, zamiast przenoszenia nauczycielom kwiatka na zakończenie roku szkolnego, z tego co się orientuję. Trzecia odpowiedź, akcja kopania studni w różnych państwach, PAH. Tak, dokładnie. Polska akcja humanitarna jest znana z tego, czy też jakby takim ważnym działaniem polskiej akcji humanitarnej jest właśnie pomoc w dostępie, w zapewnianiu dostępu do wody pitnej i w ramach tego właśnie PAH wierci studnie, między innymi w Sudanie Południowym, ale też na przykład w Somalii. Biblioteki. Tak, na przykład też w ramach działań współpracy rozwojowej polskie organizacje pozarządowe, z tego co pamiętam, to się odbywało przynajmniej w Kenii, w Tanzanii, właśnie remontowały i wyposażały biblioteki szkolne. Śląski Urząd Wojewódzki organizuje spotkania warsztatowe edukacyjne Eurocafe. Tak, świetnie. To jest świetny przykład edukacji globalnej, właśnie wchodzącej też w skład współpracy rozwojowej, gdzie można się więcej dowiadywać na właśnie na tematy globalne. Kolejna odpowiedź, którą mamy. Zbiórka pomocy dla szkół, kredki zeszyty dla szkół afrykańskich prowadzona w przedszkolach. Tak, takie działania też się właśnie prowadzi. Zbiera się dary, które są potem przekazywane dla szkół, między innymi w różnych na przykład krajach afrykańskich, czy też przedszkola w tych krajach. Tak. Świetnie, to dziękuję bardzo za odpowiedzi, a jeszcze widzę, odpowiedzi spływają. To oczywiście zapraszam. Bardzo się cieszę, bo widzę, że tutaj ta część została bardzo dobrze zrozumiana. Tak, wolontariaty misyjne też właśnie wchodzą w skład współpracy rozwojowej i są na przykład realizowane również w ramach właśnie wolontariatu zagranicznego. Tutaj na przykład bardzo aktywną organizacją w tej kwestii jest Salezjański Wolontariat Misyjny, który też jest członkiem grupy Zagranica. Także tak, jak najbardziej. Świetnie, dziękuję bardzo za odpowiedzi. No to widzę, że się dobrze rozumiemy, więc idziemy dalej. I takie pojawia się często pytanie, kto komu udziela współpracy rozwojowej, czy kto komu udziela pomocy rozwojowej, bo wiadomo, że współpraca rozwojowa to jest właśnie współpraca, która ma być partnerska, także tutaj często mówimy o tym, że to jest jakby wymiana dwukierunkowa, ale jednak przepływ pieniędzy zwykle jest jakby w jednym kierunku, więc które kraje, którym krajom udzielają pomocy rozwojowej? Tutaj na mapie, którą widzicie, zaznaczone są kraje OECD, czyli
po polsku to będzie Organizacja Rozwoju Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy, OECD. I to jest tak naprawdę klub, można powiedzieć, najbogatszych, czy jakby najbardziej wysoko rozwiniętych gospodarek świata. I to też są kraje, które najczęściej udzielają właśnie pomocy rozwojowej. Tutaj widzimy tak naprawdę wszystkie kraje europejskie, czy jakby większość krajów europejskich, czy wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ale też na przykład Turcję, mamy też Australię, Japonię, Stany Zjednoczone, Kanadę, czy Meksyk i Chile, o których będziemy też zaraz mówić, bo to są dość szczególne przypadki. Więc tak, więc to są kraje, które przede wszystkim udzielają pomocy rozwojowej, które przekazują właśnie pieniądze na działania, o których mówiliśmy. Zaraz przejdziemy do tego, komu udzielane są, czy jakby kto jest odbiorcą tych działań, ale tutaj pojawiła się jeszcze jedna świetna odpowiedź w chatboxie. Fundacja Edukacja dla Demokracji zbiera na przykład na krowy w Kazachstanie. Tak, to jest też bardzo ciekawy przykład właśnie wsparcia rolnictwa w Kazachstanie właśnie przez tą fundację. Ta fundacja też bardzo często pracuje z kobietami, z grupami kobiet, także jakby mają też ten aspekt właśnie równości płci i wspierania kobiet w rozwoju. Także to jest bardzo ciekawy projekt, bardzo, bardzo polecam. Prowadzili też akcje na przykład tak zwane crowdfundingowe, gdzie można było właśnie wesprzeć zakup takiej krowy, co jest tak naprawdę świetną i ważną inwestycją dla społeczności lokalnych. Świetnie, no to tutaj mamy kraje, które najczęściej udzielają pomocy rozwojowej, a pytanie jest komu? I tu mapka wygląda pewnie ciekawie, ale zaraz będziemy odkrywać pewne różne jeszcze jakby ciekawsze elementy w niej. Tu na mapie są zaznaczone kraje, którym jest udzielane najwięcej pomocy właśnie od krajów OECD. Ale to jest mapka z 2008 roku. Zamieściłam ją, bo uważam, że jest dość ładnie zrobiona, a też, bo ona może nam pokazywać różne trendy, czy zmiany właśnie na forum współpracy rozwojowej, które zachodziły w ostatnich latach. Także tutaj dla wnikliwych obserwatorów mam pytanie, jak myślicie, bo tu jest jeden kraj, który jest zaznaczony na mapie takim właśnie różowym kolorem, czyli zaznaczony jako biorca pomocy rozwojowej, a już biorcą pomocy rozwojowej nie jest. I teraz mam pytanie, czy jesteście w stanie znaleźć ten kraj? Od razu powiem, że jest dość nieduży, więc trzeba bardzo uważnie się przyglądać. I ma on związek, tutaj mogę od razu podpowiedź dać, bo myślę, że i tak ci to zadanie będzie bardzo trudne, ale ma to związek ze zmianami w Unii Europejskiej. Więc czekam na odpowiedź, naradźcie się i wpisujcie odpowiedź w chatboxie. Który kraj na tej mapie już nie jest odbiorcą? Świetnie, Chorwacja, dokładnie. Fantastyczna odpowiedź, jaka szybka, bardzo dziękuję. No właśnie, Chorwacja jest teraz już krajem członkowskim Unii Europejskiej i została właśnie zdjęta z listy krajów biorców pomocy rozwojowej OECD, tak zwanego OECD DAC, czyli takiego Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD. Świetna odpowiedź. A teraz są jeszcze dwa kraje, które radzą sobie tak świetnie, że niedługo też zostaną zdjęte z tej listy. I teraz pytanie kolejne, czy możecie zgadnąć, które z krajów tak dobrze sobie radzą, że z listy niedługo zostaną zdjęte? I teraz można patrzeć bardziej na południe i dość daleko od Polski. Czy może są jakieś pomysły? To może będzie mała podpowiedź. Chodzi o dwa kraje w Ameryce Południowej. Chile, świetnie. Argentyna jeszcze nie, aczkolwiek Argentyna też sobie naprawdę dobrze radzi i też jest
jak będziemy zaraz mówić, też zaczyna powoli udzielać współpracy rozwojowej. Meksyk też jest bardzo ciekawym przykładem, bo Meksyk też udziela współpracy rozwojowej, ale nadal jest też na liście krajów biorców. Tym drugim krajem, o jeszcze tutaj mamy pomysły, dalej, to jest taki mniej znany kraj, ale Urugwaj, który faktycznie ma tak dobre wskaźniki właśnie rozwoju społeczno-gospodarczego, że niedługo jakby właśnie zostanie zdjęty z listy krajów biorców. Także tutaj mamy zaznaczoną Chorwację, Chile i Urugwaj. I to są właśnie takie trzy kraje, które Chorwacja już jest na liście krajów biorców, Chile i Urugwaj niedługo zostaną z niej zdjęte w 2017 roku, jeżeli właśnie utrzymają swój poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, ale właśnie tak jak tutaj było realizowane, to jest taka ciekawostka we współpracy rozwojowej, że w ostatnich latach, tak naprawdę już od wielu lat, ale w ostatnich latach to się jeszcze bardziej zintensyfikowało, że są pewne kraje, które jednocześnie są biorcami i dawcami współpracy rozwojowej. I takie trzy największe to Brazylia, Meksyk i Chiny. A tutaj widzę, że była odpowiedź też Urugwaj, ale faktycznie trudno jest pisać, jeżeli tak jedną ręką. Dobrze, w każdym razie wracamy tutaj do mapki i tutaj właśnie dokładnie taki ciekawy przykład między innymi właśnie Brazylii, Chin czy Meksyku, ale też na przykład Indonezji, Argentyny. To wszystko są kraje, które z jednej strony są biorcami nadal współpracy rozwojowej, a z drugiej strony jakby coraz bardziej też angażują się w tak zwaną współpracę południe-południe, czyli też udzielają pomocy na przykład nie wiem, krajom, niektórym krajom afrykańskim czy niektórym krajom Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie współpraca południe-południe jest takim nowym trendem bardzo właśnie szeroko komentowanym na forum współpracy rozwojowej i z którym jakby wiązane są bardzo duże nadzieje, bo też jakby mówi się o tym, że które jakby same mają doświadczenie niedawnego jakby właśnie rozwoju gospodarczego, czy jakby wychodzenia z grupy krajów uboższych, często mają bardzo ciekawe doświadczenia, którymi mogą się właśnie dzielić z innymi krajami. Stąd właśnie współpraca południe-południe jest tak ciekawa. Tu widzę pytanie w chatboxie. Jaki jest status Bułgarii i Rumunii, które są w Unii, ale nie są w OECD? Tak, to są kraje, które jakby już nie należą do listy krajów biorców pomocy rozwojowej, czyli jeżeli na przykład Polska przekazuje im pieniądze, potem jakby nie może tych pieniędzy zaliczyć właśnie w poczet oficjalnej pomocy rozwojowej. Będziemy też o tym, jakby jak te statystyki wyglądają, będziemy o tym mówić niedługo. Tak, także to są takie kraje, które jakby już nie mają jakby już nie są na liście krajów biorców i też jakby zaczynają same udzielać pomocy rozwojowej i też na przykład prowadzą ostatnio bardzo intensywne działania edukacji globalnej. Także tutaj dokonała się taka zmiana. Także też stają się powoli donorami. Dla Polski współpraca rozwojowa też jest tak naprawdę dość nowym tematem. Rozwijana jest bardziej intensywnie od 2004 roku tak naprawdę, chociaż jakby wcześniej prowadziliśmy też jakby działania wsparcia demokracji, ale tak, ale to jest jakby taka domena rady regionu. Dobrze, także przejdźmy dalej. Tutaj widać właśnie kraje, które są liście krajów biorców. I teraz właśnie jakby gdzie trafia najwięcej pomocy? I tutaj jest mapka, która przedstawia jakby największą, znaczy koncentrację pomocy udzielanej przez kraje OECD różnym krajom. To są dane za 2013 rok. Rozmiar kropki to jest jakby ilość pieniędzy przekazanych do danego kraju, a odcień mówi o tym, jaka jest koncentracja jakby pomocy na mieszkańca. Czyli im ciemniejsza jest kropka, tym więcej pomocy na mieszkańca zostało przekazane w danym kraju. I tutaj można zobaczyć pewnie takie trzy większe i ciemniejsze kropki. Tu wskazuję je teraz ołówkiem, mam nadzieję, że to widać. Jestem ciekawa, czy jesteście w stanie zgadnąć, które to są kraje i też napisać w chatboxie. Co to są za właśnie te trzy stosunkowo duże, najciemniejsze kropki? Pakistan,
Blisko, aczkolwiek ta kropka dotyczy sąsiadującego kraju, któremu było udzielane bardzo dużo pomocy humanitarnej i potem rozwojowej. Afganistan, dokładnie, tak. Afganistan, no ze względu właśnie na sytuację polityczną, otrzymał bardzo, bardzo dużo pomocy rozwojowej. Też jakby był krajem priorytetowym polskiej współpracy rozwojowej dawna. Irak akurat w tym momencie nie jest na tej liście, aczkolwiek jakby wydaje mi się, że to jest ta kropka, która dotyczy Iraku. Też oczywiście jest tam kierowana pomoc rozwojowa, ale jeszcze nie w takiej skali. Tu są właśnie takie dwie inne duże kropki. Jeszcze na do Iraku. Czy ktoś może zgadnąć, czego one dotyczą? Swoją drogą polecam, zawsze można zajrzeć na stronę OECD, właśnie oecd.org. I tam są bardzo ciekawe bazy danych właśnie dotyczące współpracy rozwojowej. Można sobie takie mapki generować i oglądać właśnie, jak to wszystko wygląda. Dobrze, nie ma odpowiedzi dalszych. Te dwie kropki to jest przede wszystkim Syria, do której właśnie jest kierowane bardzo dużo pomocy humanitarnej ze względu na trwający tam konflikt. Często jakby ta pomoc tak naprawdę też jakby trafia do krajów sąsiednich, na terenie których przebywają uchodźcy z Syrii. Także ta pomoc też trafia na przykład do Libanu czy do Turcji, z których to krajów jakby realizowane są działania na rzecz Syrii i Syryjczyków. I druga kropka to jest autonomia palestyńska, do której też trafia bardzo dużo pomocy, szczególnie z krajów Unii Europejskiej i też jakby Polska udziela pomocy tam. Także to też Syrii jest jakby duży odbiorca pomocy rozwojowej. Ale tak jak widzicie, bardzo dużo pomocy rozwojowej trafia też jakby do różnych innych krajów na świecie. Między innymi, tak jak mówiliśmy, no też trafia trochę pomocy nadal do Meksyku, czy do Brazylii, czy do Chin, które jakby wszystkie są krajami, które są już też dawcami pomocy rozwojowej. Także to jeżeli chodzi o geografię, będziemy zaraz przechodzić do pytania, kto konkretnie, czyli jakiego typu instytucje udzielają pomocy rozwojowej, więc mam pytanie, czy ktoś ma jakieś pytania? To jest dobry moment w tym momencie, żeby iść do chatboxa. Nie widzę pytań. Widzę też podniesionych rąk, więc rozumiem, że możemy iść dalej. Świetnie. No dobrze, więc pytanie jest, kto udziela konkretnie pomocy rozwojowej? Tutaj pogrupowałam takie główne grupy, można powiedzieć, aktorów współpracy rozwojowej. I znowu, zgadywanka. Co te grupy, które starałam się zwizualizować na tym slajdzie, oznaczają? Myślę, że no, pierwsza grupa to jest na pewno dość łatwa do zgadnięcia. Tutaj myślę, że wszyscy jakby rozpoznają, mam nadzieję, że przynajmniej to niebieskie logo, to jest logo Polskiej Akcji Humanitarnej, największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą humanitarną i rozwojową. Także tak, to są organizacje pozarządowe. Ale tu bardzo ważne jest zaznaczyć, że to są nie tylko organizacje pozarządowe z takich krajów jak Polska, czy Francja, czy Wielka Brytania, ale to też dotyczy organizacji pozarządowych międzynarodowych, na przykład takich jak Oxfam, czy jak ActionAid. To są takie organizacje, które zwykle zaczęły się w jednym z krajów europejskich, ale teraz są międzynarodowymi federacjami, które mają swoje oddziały również w krajach południa. Także to są takie jakby już bardziej, można powiedzieć, organizacje międzynarodowe, ale nadal pozarządowe. I niezwykle ważna grupa to są organizacje pozarządowe w krajach południa, w krajach biorcach pomocy rozwojowej, które bardzo często są też bardzo ważnym właśnie kanałem przekazywania środków pomocy rozwojowej i to są jakby organizacje, które często właśnie realizują bardzo dużo projektów i działań i na przykład kiedy polskie organizacje pozarządowe realizują działania w krajach południa, wręcz mają jakby obowiązek, jeżeli chcą korzystać ze środków polskiej pomocy, czyli jakby ze środków rządowych, mają obowiązek współpracy właśnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Co też oczywiście ma bardzo dużo sensu, bo to lokalne organizacje pozarządowe najlepiej znają kontekst, najlepiej wiedzą właśnie jakby gdzie ta pomoc jest potrzebna i w jaki sposób ją przekazywać, także to jest bardzo ważny aspekt współpracy. Właśnie tak, żeby współpraca rozwojowa była naprawdę współpracą, a nie pomocą rozwojową, tak? Bo to jest bardzo ważne rozróżnienie.
Także to, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. I co ciekawe, są prowadzone co roku takie badania właśnie percepcji pomocy rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i często właśnie wychodzi w tych badaniach, że wydaje nam się, że większa część pomocy rozwojowej jest udzielana przez organizacje pozarządowe, aczkolwiek to wcale nie jest prawda. Tak naprawdę z polskiej pomocy tak zwanej dwustronnej, czyli wyłączając to, co jakby przekazujemy w ramach składki do ONZ-u i do Unii Europejskiej, co jest tak naprawdę większością polskiej pomocy, będziemy o tym mówić, z pomocy dwustronnej polskiej organizacje pozarządowe wydają tylko około 8%. Cała reszta jest kierowana różnymi innymi kanałami, o których właśnie zaraz będziemy mówić. Także właśnie, mamy organizacje pozarządowe. Mamy też jakby szczególny rodzaj tak naprawdę organizacji pozarządowych, ale jakby są rozpoznawane tak naprawdę jako osobna grupa. To są tak zwane fundacje prywatne, czyli to są zwykle bardzo duże fundacje założone przez osoby często związane z biznesem, ale też po prostu no, jakby dużych fundatorów. Tutaj jakby dwiema takimi najbardziej znanymi jest Ford Foundation i fundacja Billa i Melinda Gates, która jest no, tutaj w ostatnich latach niezwykle ważnym aktorem współpracy rozwojowej, przekazującym ogromne ilości pieniędzy na współpracę rozwojową, szczególnie na kwestie związane ze zdrowiem, ale też z edukacją i coraz bardziej na przykład też z rzecznictwem, jakby ze wsparciem właśnie instytucji demokratycznych. Także to jest bardzo ważna grupa i tak naprawdę właśnie grupa o rosnącej sile na forum współpracy rozwojowej. No tak, to jest bardzo dużo różnych ciekawych dyskusji właśnie a propos tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Możemy o tym też podyskutować na koniec tej prezentacji, bo myślę, że to są ciekawe pytania, ale na razie jakby przejdźmy dalej. Jacy jeszcze są aktorzy współpracy rozwojowej? Tutaj na pewno łatwo rozpoznać, aha, dobrze, bo tutaj wyskoczyło, firmy, tak, tu jest zaznaczone Unilever, czyli taka, myślę, że na pewno, znaczy mam nadzieję, że kojarzycie tą firmę, to jest jedna z takich globalnych, międzynarodowych tak, firm z siedzibą bodaj w Holandii, która produkuje bardzo wiele produktów, które na pewno mamy w domu, jedna z dużych firm, a wypisałam ją tutaj dlatego, że to też jest ciekawostka, kiedy właśnie były dyskutowane nowe globalne cele rozwojowe, jakby został powołany taki panel wysokich przedstawicieli w ONZ-cie, to był panel złożony z byłych na przykład głów państw, czy obecnych głów państw, z ekspertów, z właśnie badaczy, z przedstawicieli też na przykład organizacji pozarządowych, ale zasiadał też tam między innymi szef Unilevera, właśnie jakby dlatego, że bardzo jest jakby to też ważny trend we współpracy rozwojowej, czyli zaangażowanie firm i to, jak angażuje się sektor prywatny we współpracę rozwojową. Także to jest też rosnąca w siłę grupa, która się angażuje w działania współpracy rozwojowej, czyli firmy, które często realizują działania, na przykład zlecane im przez rządy czy agencje, albo też na przykład finansują pewne działania w ramach swojej społecznej odpowiedzialności biznesu. To przejdźmy do kolejnej grupy, którą na pewno jakby łatwo zidentyfikować. Tutaj mamy Unię Europejską i jej przedstawicielstwa. Unia Europejska ma tak zwane właśnie przedstawicielstwa, czy właśnie teraz tak, przedstawicielstwa to chyba, przepraszam, tutaj jest nieprawidłowy termin na tym slajdzie, bo to się odnosi do jakby, można powiedzieć, komórek Unii Europejskiej w krajach członkowskich, a poza krajami członkowskimi, między innymi w krajach południa, to się nazywają się bodajże delegatury. W każdym razie to są jakby komórki, można powiedzieć, Unii Europejskiej, które właśnie w tych krajach działają, w krajach południa działają i realizują działania współpracy rozwojowej. Kolejna grupa, a i to też jest dla nas bardzo ważne, bo tak jak troszeczkę wspominałam, ogromna część polskiego budżetu na współpracę rozwojową, czyli 75% tak naprawdę, 74-75% co roku pomocy rozwojowej trafia właśnie do budżetu unijnego, do wspólnego budżetu unijnego, z którego potem są realizowane inne działania. Także dla nas to jest tak naprawdę bardzo ważny kanał. Inną grupą są organizacje międzynarodowe, czyli między innymi przede wszystkim różne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak jak UNICEF, który się zajmuje jakby kwestiami dzieci i edukacji,
czy World Food Program, który się zajmuje dostępem do żywności, rolnictwem i jakby wiele innych różnych agencji, które są jakby wspierane, czy agent ONZ i różnych innych organizacji pozarządowych, międzynarodowych, które są wspierane ze środków krajów członkowskich. Kolejna interesująca grupa to jest tak naprawdę podgrupa tego, co się zjawi, ale to są ambasady. I to jest na przykład jeden z takich też interesujących kanałów przekazywania pomocy przez Polskę. Czyli co roku różne ambasady Polski w różnych krajach realizują działania pomocy rozwojowej właśnie ze środków polskiej pomocy w krajach południa. I, czyli na przykład powiedzmy ambasada w RPA może jakby w RPA czy jakby w sąsiadujących krajach realizować działania współpracy rozwojowej. To są tak zwane małe granty. I ostatnia grupa, do której tak naprawdę należą ambasady, ale uznałam, że to był ciekawy przykład, więc je troszeczkę tutaj wyszczególniłam. To jest administracja publiczna i agencje rządowe. Czyli tak naprawdę bardzo dużo pomocy też jest realizowane przez różne ministerstwa, czy też jakby mniej lub bardziej wyspecjalizowane rządowe agencje. Na przykład Francja ma swoją agencję Agence France de Développement, czyli taką agencję francuską na rzecz rozwoju, która właśnie jest taką tak naprawdę organizacją, która że powołaną i zarządzaną przez rząd, która właśnie realizuje działania współpracy rozwojowej. Tutaj też jakby zaznaczyłam, żeby właśnie nie było, że to tylko Francja i Wielka Brytania realizują współpracę rozwojową. Tutaj mamy flagę Chin i od razu takie małe pytanie na koniec tego slajdu, też żeby sprawdzić, czy wszyscy mnie słuchają. Czego to jest, jakiego kraju to jest flaga? On został wspomniany właśnie jako biorca i dawca naraz współpracy rozwojowej przy poprzednich slajdach. Więc pytanie, jakiego kraju flagą jest ta flaga? Monako. No tak, to prawda, aczkolwiek Monako, bo jeszcze inny kraj ma taką flagę. Indonezja, świetnie, dokładnie. Bardzo dziękuję. Tak, Indonezja. Indonezja właśnie jest jednym z takich krajów, które są naraz i biorcami, i dawcami pomocy rozwojowej. Świetnie, dziękuję. Cieszę się, że wszyscy mnie słuchają. I znowu pytanie. Czy są jakieś pytania do tego? Do tego, kto udziela pomocy rozwojowej? Jeżeli nie, to idziemy dalej i zaraz będziemy mieli kolejną zgadywankę. I tutaj trzeba będzie się bardziej zaangażować. Czyli bardzo proszę, żebyście się teraz zastanowili nad kwestią milenijnych celów rozwoju. Jestem bardzo ciekawa, czy spotkaliście się z tym tematem już wcześniej. Mam nadzieję, że tak. Milenijne cele rozwoju to są cele, które zostały ustanowione na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. I które właśnie dotyczą tego, jakiego, czyli do tego roku, w kontekście współpracy rozwojowej. I teraz będziemy zgadywać, czego te cele dotyczą konkretnie. I tutaj widzę jeszcze komentarz, że MSZ też udziela pomocy jak najbardziej. Właśnie, tak jak właśnie mówiłam, administracja rządowa, różne ministerstwa, tak jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce, udzielają pomocy. I MSZ też pomocy na przykład za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która jest fundacją rządową, właśnie powołaną przez MSZ, i która zajmuje się działaniami z zakresu wspierania demokracji. A też jakby MSZ realizuje i częściowo, chociaż MSZ sam z siebie, no właśnie zastanawiam się, na ile dużo projektów realizuje sam, ale na pewno jakby jest dysponentem środków pomocy rozwojowej, które są przekazywane organizacjom pozarządowym i innym ministerstwom i właśnie między innymi Fundacji Solidarności Międzynarodowej na realizację działań współpracy rozwojowej. Także takie wyjaśnienie a propos MSZ-u i wracamy do milenijnych celów rozwoju. Także tu mamy 8 milenijnych celów rozwoju i zachęcam Was, żebyście się teraz naradzili i zastanowili, czego dotyczą te cele. I żebyście wypisali po kolei właśnie tych 8 milenijnych celów rozwoju, znaczy możecie wpisywać takie generalne obszary, tak? Bo nie trzeba dokładnie wypisywać tak, jak są sformułowane. Także zachęcam Was, wypiszcie. Cel jeden, cel pierwszy dotyczy, drugi, trzeci i tak dalej. I zapraszam do wpisywania odpowiedzi do chatboxa. Mam już pierwszą odpowiedź. Walka z głodem.
Tak jest. Świetnie. Kolejne odpowiedzi też spływają. Dobrze, to proszę wpisywać odpowiedzi, a ja będę też na bieżąco od razu komentować. Ale proszę, proszę jak najbardziej dalej pisać. Walka z głodem, tak jest. Pierwszy cel dotyczy eliminacji skrajnego ubóstwa i głodu. Drugi też faktycznie dotyczy edukacji, tak jak tutaj jest świetnie wpisywane w odpowiedziach, i zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, bo to jest jakby ta podstawa, tak? Czyli nauczanie podstawowe. Czego dotyczy trzeci cel, bo tutaj jeszcze nie widzę żadnej odpowiedzi. Czego on może dotyczyć? O, świetnie. Ograniczenie dyskryminacji kobiet. Tak jest. Właśnie on dotyczy promowania równości płci i awansu społecznego kobiet, która, czy to jest temat bardzo, bardzo ważny i tak naprawdę temat przekrojowy we wszystkich tych tematach, ale jakby jest na tyle istotny, że nawet, że tak powiem, zarobił na osobny cel milenijny. Jest jakby bardzo istotny. Czego może dotyczyć czwarty cel? To będzie pierwszy. Tutaj akurat faktycznie ikonka najmniej pomaga, więc może odsłonię go w tym momencie. To jest cel, który dotyczy ograniczania umieralności dzieci. I wiąże się przede wszystkim właśnie też jakby z, no, z dostępem do opieki zdrowotnej nad matkami, niemowlętami i dziećmi do lat 5. Czego dotyczy piąty cel? Który jest tak naprawdę bardzo związany też z czwartym celem. Zapraszam do odpowiedzi, do wpisywania odpowiedzi. Myślę, że tutaj, o, świetnie, ochrona kobiet w ciąży. Świetnie, dokładnie, czyli poprawa opieki zdrowotnej nad matkami. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Czego może dotyczyć szósty cel? Pomoc zdrowotna, tak. I bardzo konkretnie ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV, AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych. To jakby jest bardzo ważny cel, bardzo, bardzo wiele organizacji nad nim właśnie pracuje. Świetnie. To teraz działania ekologiczne, to już świetnie, już mam odpowiedź. Dokładnie, to jest taki ciekawy, który ogólnie dotyczy zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, a też ma w sobie różne cele związane na przykład z dostępem do pitnej wody, czy do na przykład poprawy warunków zamieszkania, czyli poprawy warunków na przykład osób mieszkających w tak zwanych. Także to jest ciekawy cel. No i ósmy cel, o którym też będziemy mówić dzisiaj troszeczkę więcej. Dokładnie, globalna współpraca. Bardzo ważny cel, też taki tak naprawdę przekrojowy cel. Współpraca, tolerancja, świetnie. Można nawet zgadnąć, co może być w ramach tego celu, bo to też jest taki cel, który zawiera tak naprawdę, tak jak wszystkie te cele, zawiera jakby dużo jakby podpunktów. Budowanie wspólnoty, świetnie. Tak, to są bardzo dobre odpowiedzi i to jest dokładnie cel, który dotyczy stworzenia globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. I tutaj jest bardzo wiele podpunktów właśnie polegających na, rzeczy odnoszących się do poprawy współpracy w ramach współpracy rozwojowej, ale na przykład też poprawy wymiany handlowej od chociażby pomiędzy krajami, tak żeby też jakby kraje południa mogły korzystać na pomocy, znaczy na handlu międzynarodowym. Świetnie, to są cele. Bardzo dziękuję za odpowiedzi, świetne odpowiedzi. Tak jak wspomniałam, milenijne cele rozwoju zobowiązaliśmy się zrealizować do 2015 roku. Tak? Jako, że jesteśmy w 2015 roku, myślę, że takim naturalnym pytaniem, które się pojawia, jest to, czy udało nam się je osiągnąć. I to jest, jak myślicie, czy udało nam się, czy się nie udało? Czy może częściowo, czy może któreś nam się udało, których się nie udało? Nie do końca.
To jest świetna odpowiedź, tak naprawdę. Tak, tutaj widzę, że jeszcze pojawiają się odpowiedzi. Nie wszystko, tak, dokładnie. Tak to właśnie wygląda, niestety. Nie udało nam się osiągnąć tak naprawdę większości celów. Tak jak tutaj widać na slajdzie, to są jakby dane Banku Światowego dla realizacji niektórych z podpunktów różnych celów, także tutaj też nie mamy wszystkich celów wypisanych, ale różne elementy jakby wchodzące w skład różnych celów. Czyli tak, tutaj możemy spojrzeć od lewej strony, to jest ten pierwszy słupek dotyczy eliminacji skrajnego ubóstwa. I tutaj można zobaczyć, że tak naprawdę 71% krajów udało się to zrealizować, czy tak. Można powiedzieć, w stopniu zadowalającym. I tutaj jakby muszę wyjaśnić jedną ważną rzecz w kontekście milenijnych celów rozwoju, że na nie się patrzy jakby na dwóch poziomach. Patrzy się w kontekście tego, jak radzą sobie kraje oraz w kontekście globalnym. Tak, bo jakby te cele mają najczęściej wskaźniki ustawione na poziomie globalnym. Czyli na przykład, jeżeli patrzymy na ubóstwo w skali globalnej, od 2000 roku liczba osób żyjących poniżej granicy skrajnego ubóstwa zmniejszyła się radykalnie. I to jest prawda. I dzięki temu udało nam się osiągnąć ten cel w skali globalnej. Ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w poszczególnych krajach, w bardzo dużym stopniu to był cel, który został osiągnięty tak naprawdę przez Chiny, gdzie bardzo dużo właśnie osób wyszło ponad granice skrajnego ubóstwa, a tak naprawdę to był jeden kraj. A różne inne kraje, szczególnie na przykład różne kraje afrykańskie, tego celu w podobnym stopniu nie zrealizowały. Mam nadzieję, że to jest jasne to, co mówię. To znaczy, że jakby na inne cele rozwoju trzeba patrzeć na to, jak sobie radzą różne kraje i jak one są realizowane na poziomie globalnym. Ale tutaj mamy słupki, które pokazują, jak mniej więcej, jaki procent krajów, czy jaka liczba krajów tak naprawdę, bo tu jakby mamy liczby, zrealizowała dany cel, a jaka liczba nie. Jeżeli chodzi o eliminację skrajnego ubóstwa, tu widać, że dobrze poszło. Dobrze nam poszło też w kontekście zapewniania równości w edukacji, czyli sprawienia, żeby wszystkie dziewczynki szły do szkoły i to też się udało w dużym stopniu zrealizować. Dobrze też poszło, jeżeli chodzi o poprawę dostępu do wody pitnej. I to też, tak jak tutaj widzicie, jest dość dobrze zrealizowany cel, a tam, gdzie nam dużo słabiej poszło, to jest niestety kwestia umieralności dzieci i opieki nad matkami. Też jeżeli chodzi o na przykład poprawę dostępu do sanitariatów, poszło tak dość średnio i jeżeli chodzi właśnie o walkę dokładnie z niedożywieniem, to też te wyniki nie są jakby w pełni zadowalające. I tutaj widzę komentarze właśnie dotyczące wyrzucania żywności, przepisów dotyczących żywności. Jak najbardziej to też są jakby ważne kwestie tego, jakby jak właśnie polityki w krajach Unii Europejskiej, jaki one mają wpływ na sytuację na świecie. I to jest jakby też ważna sprawa. No dobrze. Tutaj tak, 2015 rok. Czy udało nam się osiągnąć, czy się nie udało? Właśnie tak wygląda ta sytuacja. Częściowo nam się udało. Tutaj też jest komentarz, że na szczęście to się zmienia, jeżeli chodzi o polityki. Tak, to jest prawda, to się zmienia mi się wydaje, jakby coraz lepiej i lepiej. Będziemy też jakby mówić o różnych innych obszarach zaangażowania krajów Europy, właśnie to, co się dzieje na południu i no właśnie, gdzie się coś zmienia, gdzie się nie zmienia. W każdym razie, tutaj mamy milenijne cele rozwoju, w pewnym stopniu zrealizowane, w pewnym nie zrealizowane, ale tak jak mówiłam, jakby tą datą końcową rok 2015, czyli ten rok, więc pewnie pojawia się pytanie, co teraz będzie? Czy jest tak, że po prostu przedłużamy ten, że tak powiem, deadline dla realizacji celów dalej, czy coś będzie się działo nowego? I tutaj od kilku lat na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych trwają dyskusje właśnie nad nowym zestawem celów milenijnych, bo pojawiały się oczywiście też komentarze takie, że
Ten zestaw celów jest bardzo dobry, bardzo ciekawy. Jakby on dotyczy na pewno jakby bardzo ważnych obszarów rozwoju, ale że po pierwsze nie odnosi się do wszystkich obszarów rozwoju, a po drugie, że tak naprawdę on się bardzo jakby koncentruje na symptomach tak naprawdę tylko problemów, tak jak właśnie ubóstwo czy niedożywienie. I pojawiły się głosy, że trzeba zrobić taki dużo bardziej kompleksowy zestaw celów, które też jakby atakują bardziej te podstawy problemów. I dlatego, uwaga, uwaga, we wrześniu tego roku, tak, we wrześniu 2015 będzie bardzo duża, ważna konferencja w Nowym Jorku, w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych, na której zostaną przyjęte tak zwane cele zrównoważonego rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju to jest właśnie taki zestaw, który zastąpi milenijne cele rozwoju i pozycja tych celów już została przygotowana właśnie przez kilka lat, jakby trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi, ze społeczeństwami, z różnymi rządami. Teraz jakby się kończą negocjacje międzyrządowe i właśnie niedługo już będzie gotowa ostateczna liczba celów. Tych celów w tym momencie jest 17. Wypisałam trzy takie troszeczkę ciekawsze, bo jakby z tych 17 celów wiele pokrywa się z milenijnymi celami rozwoju, bo to też jest tak, że szczególnie tam, gdzie jakby nie udało się ich osiągnąć, jest jak najbardziej tutaj determinacja, żeby dalej pracować w tych obszarach, ale też zostało dodanych trochę nowych celów i tutaj takie trzy ciekawe to jest na przykład zapewnienie dostępu do zrównoważonej, nowoczesnej energii dla wszystkich. To jest jakby taki ważny obszar dotyczący tak jakby właśnie dostępu do energii, to energii najlepiej jakby zrównoważonej, tak jakby nie zanieczyszczającej środowiska. To też jest zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji, bo to jest bardzo ważny aspekt celów zrównoważonego rozwoju, czyli to, że one mają dotyczyć tak naprawdę nie tylko krajów południa, ale również krajów tak zwanych wysoko rozwiniętych, bo też kraje południa powiedziały, no tak, ale dlaczego tylko my mamy realizować jakieś cele, jeżeli jakby w różnych krajach na północy też jakby niekoniecznie dzieje się dobrze, albo jeżeli właśnie są robione tam różne rzeczy, które potem wpływają na sytuację w krajach południa, tak jak właśnie wzorce konsumpcji i produkcji. Także będzie najprawdopodobniej, myślę, że to jest z dużym prawdopodobieństwem, ten cel się utrzyma do września, będzie cel właśnie dotyczący tego, że między innymi Polska będzie musiała rzecz tego, żebyśmy konsumowali i produkowali bardziej odpowiedzialnie, jeżeli chodzi o społeczeństwo i środowisko. I kolejny taki cel, który wypisałam, dlatego że on jest bardzo ważny dla Polski, też jest jakby priorytetem polskiego rządu, to jest promowanie pokojowego i włączającego społeczeństwa, zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i budowanie efektywnych, odpowiedzialnych i włączających instytucji. Ten cel brzmi strasznie, jest niezwykle techniczny, ale tak naprawdę właśnie dotyczy wsparcia demokracji, czyli tego, co jest, można powiedzieć, specjalnością polskiego rządu i jakby w którym to obszarze realizowanych jest bardzo dużo działań i właśnie dotyczy dokładnie edukacji obywatelskiej i wspierania jakby tak, takiego przejścia do demokracji różnych społeczeństw. To był bardzo techniczny kawałek, bardzo dużo mówiłam, więc teraz chwila na oddech i pytanie, czy tu się pojawiały jakieś pytania w tym momencie. Nic na razie nie widzę. Jeszcze spojrzę, czy nie ma podniesionych rąk. Też nie widzę podniesionych rąk. No dobrze, świetnie. To będę kontynuować. I teraz przechodzimy do kwestii finansowych. Także zrobi się jeszcze może troszeczkę bardziej technicznie, ale też zaraz będzie kolejna zgadywanka. Zobowiązania. Właśnie, tak jak od samego początku mówimy, że działania współpracy rozwojowej są w dużym stopniu finansowane przez kraje OECD i też jakby w coraz większym stopniu przez różne inne kraje, takie jak Chiny czy Meksyk, ale nadal głównymi donorami na świecie są kraje OECD. I tutaj jest taka ciekawostka, znaczy ciekawostka, taka ważna rzecz, że to nie jest tylko tak, że kraje dają tyle, ile udzielają tyle pomocy rozwojowej, ile w danym roku
mają, że tak powiem, ochotę, ale podjęły pewne zobowiązania na forum międzynarodowym a propos tego właśnie jakby, jakiej wysokości pomoc rozwojową będą przekazywać. I zostało podjęte takie zobowiązanie na forum ONZ-u i na forum Unii Europejskiej o tym, że kraje będą przekazywać 0,7% dochodu narodowego brutto swojego. Jeżeli chodzi o nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, czyli kraje, które dołączyły po 2004 roku do Unii Europejskiej, to zobowiązanie jest na poziomie 0,33, czyli Polska ma tak zobowiązanie 0,33. No i właśnie, jak to potem jest realizowane? W 2013 roku Polska kazała na pomoc rozwojową około 1,5 miliarda złotych. Unia Europejska jako całość ponad 50 miliardów euro i Unia Europejska jest największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie, jakby właśnie licząc wspólny budżet unijny i budżety pomocowe wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, to jest jakby największa pula pomocy rozwojowej na świecie i to jest jakby bardzo ważny dawca, ale mimo tego, że to jest tak dużo pieniędzy, to nadal niestety ani Unia Europejska, ani Polska nie wywiązują się ze swoich obowiązań dotyczących wysokości przekazywanej pomocy. Tutaj można, teraz będziemy mogli zobaczyć, właśnie, Polska przekazuje niecałe 0,1% dochodu narodowego brutto, przy czym nasze zobowiązanie to jest 0,33, czyli przekazujemy mniej niż 1/3 tego, do czego się zobowiązaliśmy, a co więcej, w tym roku tak naprawdę to jeszcze spadnie, niestety. Także no, przekazujemy dużo mniej niż obiecaliśmy. I naprawdę tylko trzy kraje Unii Europejskiej w 2013 roku osiągnęły deklarowany poziom i też jakby do tej grupy dołączyła Dania. I też jakby w tej grupie jest Norwegia, która nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, ale jest krajem członkowskim. Także tak naprawdę tych krajów jest 4-5, tak, które realizują swoje zobowiązania, czyli tutaj widzicie na wykresie i Danię, która dobiła do tego roku. I to są kraje, które właśnie, znaczy, przepraszam, w tym roku, które omawiamy, czyli w 2013. I no właśnie, to są to te kraje, które realizują zobowiązanie, niektóre przekazują nawet więcej, tak jak Szwecja. Znaczna większość krajów jakby jeszcze się z tych zobowiązań nie wywiązała. Co więcej, na przykład dochodzą takie bardzo niepokojące wiadomości ostatnio z Finlandii, gdzie doszedł do władzy nowy rząd, który chce obciąć pomoc rozwojową o 43%. Tak jak widzicie, tutaj Finlandia była bardzo blisko tego zobowiązania. Teraz niestety jest ryzyko, że z tego zobowiązania się nie wywiąże. I teraz to, co jest ważne, to jest to, właśnie tutaj pokazuje, że Polska właśnie w 2014 roku wypadnie najsłabiej ze wszystkich krajów OECD. Mówię, że wypadnie, dlatego że jakby jeszcze nie ma oficjalnych danych, to jest jakby na podstawie takich wstępnych danych, ale no, myślę, że to jest jakby już potwierdzone, że dawcą pomocy rozwojowej wśród krajów OECD. Ja uważam osobiście, że to jest naprawdę skandal, czy może jakby no, ogromna szkoda, tak? Bo jesteśmy krajem, naprawdę, takim krajem, który spokojnie tej pomocy może udzielać. I tu jest właśnie ważna sprawa, bo często takim argumentem za tym, żeby udzielać mniej, czy nie udzielać pomocy rozwojowej, jest właśnie to, że Polska jest krajem na dorobku, że nadal jesteśmy krajem ubogim i że to my raczej potrzebujemy pomocy, niż tej pomocy możemy uwzględniać. Takie przekonanie nadal w wielu częściach naszego społeczeństwa pokutuje, ale właśnie no, moim zdaniem to jakby ta sytuacja już się dość zmieniła i dlatego jakby jest takie, no tak, mam taką zgadywankę tutaj dla Was. W rankingu rozwoju społecznego ONZ w 2014 roku na 187 krajów, które zostało uwzględnione w rankingu, tak, spośród 194 krajów świata, na którym miejscu znalazła się Polska? I naradźcie się, proszę, i wpisujcie odpowiedzi do chatboxa. Na którym jesteśmy miejscu? 37, 44. Jeszcze proszę wszystkich o wpisanie odpowiedzi. Czwarte, aha. Proszę jeszcze wszystkich o wpisanie odpowiedzi
od Agnieszki, Michała i Cecylii. To proszę jeszcze Beatę o wpisanie. I Michała, świetnie. 55, 35. Super, bardzo ciekawe. Myślę, że to też bardzo dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że tutaj mamy bardzo ciekawą rozpiętość różnych odpowiedzi, aczkolwiek wiele odpowiedzi jest bardzo bliskich, czy nawet jedna idealnie w pół, jeżeli chodzi o wynik. Czyli jesteśmy na 35. miejscu. Na 35. miejscu spośród 187 krajów świata, tak? Naprawdę jesteśmy krajem bardzo, bardzo, bardzo dostatnim i bardzo dobrze nam się wiedzie. To, że może w porównaniu z Wielką Brytanią czy z Niemcami może nam się wydawać, że mamy trochę niższy poziom życia, to pewnie jakby w jakimś stopniu jest prawda, ale jakby w skali globalnej tutaj naprawdę dobrze sobie radzimy. Tak, tutaj pani Cecylia pisze, że jej optymizm jest wielki. Faktycznie tutaj na czwartym miejscu jeszcze nie jesteśmy, aczkolwiek no, pani premier zapowiadała, że znajdziemy się niedługo wśród 20 najbogatszych gospodarek świata, także myślę, że tutaj będziemy zbliżać się niedługo właśnie do kwoty. I myślę tak naprawdę tak, no, że Polska jakby pnie się faktycznie w tym rankingu do góry, także niedługo będziemy pewnie jeszcze wyżej. No i to jest jakby bardzo ważna rzecz. To, co jest ciekawe, to jest to, że były niedawno robione badania właśnie opinii publicznej dotyczące pomocy rozwojowej, gdzie między innymi pytanie brzmiało bodajże tak. Pytanie chyba było tak, ile krajów jest na świecie biedniejszych od Polski bodajże? Bo to można to pytanie sformułować w różne sposoby. Pytanie chyba brzmiało, ile krajów jest biedniejszych od Polski? I średnia odpowiedź była 80, tak? Czyli większości Polaków wydaje się, że my jesteśmy w dolnej połowie właśnie do rankingu, tak? Czyli pośród tych 180 krajów, 80 jest uboższych od Polski, a większość jest jednak bogatszych. No, tak jak tutaj widzicie, zupełnie ta sytuacja tak nie wygląda. Wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jesteśmy jednym z najdostatniejszych krajów świata i myślę, właśnie wracając do tych słupków, które tutaj widzimy, do wykresu, który widzimy po lewej stronie, myślę, że spokojnie bylibyśmy w stanie udzielać większej współpracy rozwojowej. Także to, jeżeli chodzi o przekazywanie pieniędzy. Mamy jeszcze trochę nam zostało czasu w naszym webinarium i będziemy teraz przechodzić tak naprawdę troszeczkę poza samą współpracę rozwojową, tak jak tytuł sugerował, rozwojowa i nie tylko, i będziemy też patrzeć troszeczkę poza właśnie te pieniądze, tak? Bo to jest jakby cały jeden duży dział, czyli działania współpracy rozwojowej finansowane właśnie z tych środków pomocy rozwojowej, które są przekazywane przez rządy, plus też jakby ze środków, które na przykład pozyskuje się bezpośrednio od obywateli, tak jak Polska Akcja Humanitarna na przykład robi zbiórkę publiczną i właśnie te środki też jakby z tych środków realizuje działania współpracy rozwojowej, albo na przykład też część działań jest realizowana, jest finansowana przez takie fundacje prywatne jak Fundacja Billa i Melindy Gates. I jakby, no właśnie, ale to są jakby pieniądze, które finansują realizację działań rozwojowych, ale jest bardzo wiele różnych innych obszarów wpływu krajów wysoko rozwiniętych na kraje południa. I teraz właśnie przechodzimy do tego działu. Gdyby się pojawiały jakieś pytania, to proszę wpisywać je w chatboxie, a my idziemy dalej. No więc tak, na początku jeszcze troszeczkę o pieniądzach, ale już pieniądzach wychodzących poza pomoc rozwojową. Bo tak jak tutaj sygnalizowałam, pomoc rozwojowa jest tylko częścią tego, co się dzieje w wymianie pomiędzy krajami północy i krajami południa. Tutaj na wykresie widzicie na niebiesko, w różnych odcieniach niebieskiego, przepływy finansowe, które są kierowane jakby z krajów wysoko rozwiniętych do krajów południa, a na tych słupkach w odcieniu żółtego, pomarańczowego, tak, to są przepływy finansowe w drugim kierunku, czyli przepływy finansowe z krajów południa do krajów wysoko rozwiniętych. I teraz co wchodzi w ich skład? To może Was od razu, tak, jakby myślę, że mam nadzieję, że tutaj Was od razu zaciekawia fakt taki, że te pomarańczowe słupki są większe niż te niebieskie, tak? Także tak naprawdę te przepływy finansowe w drugim kierunku są większe niż
kierunku krajów południa. Także co tutaj mamy na liście? To ten najmniejszy słupek, to jest pomoc rozwojowa. To jest tak naprawdę jednym z mniejszych przepływów finansowych, który właśnie jest kierowany z krajów wysoko rozwiniętych do krajów południa. Znacznie większą częścią, też częściowo zaliczaną do pomocy rozwojowej. Tutaj no, jakby jest skomplikowana metodologia tego wykresu, ale w każdym razie część pożyczek udzielanych przez rządy krajów wysoko rozwiniętych krajom słabiej rozwiniętym, część z pożyczek można zaliczać do pomocy rozwojowej, część nie. To już jakby nie będę wchodzić w szczegóły, ale w każdym razie to jest znacznie większa część, tak? Czyli pożyczki kierowane do krajów południa. Pożyczki, wiadomo, trzeba spłacić kiedyś, także to też jakby jest pamiętać, czyli jakby to jest duży słupek, ale to jest taki słupek, który jakby w którymś momencie przeskoczy na tą drugą stronę. I trzeci aspekt to są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czyli no właśnie jakby inwestycje na przykład europejskich czy amerykańskich firm w krajach południa. Czasami to też są jakby inwestycje, które są wspierane przez rząd, na przykład też między innymi polski rząd prowadzi różne działania takie jakby wspierające inwestorów polskich na rynkach krajów afrykańskich czy na rynkach wschodnich, także tutaj też czasami jest trochę publicznych pieniędzy, ale w dużym stopniu to są pieniądze prywatne. Także tak jak widzimy, no to są jakby takie trzy przepływy finansowe w kierunku krajów południa, a co płynie w drugą stronę. Właśnie, jedną dużą grupą są odsetki od długów i to są długi i stare i nowe, tak? Bo część to są jakby pożyczki właśnie niedawno udzielone przez kraje wysoko rozwinięte. My na przykład udzielaliśmy ostatnio dużego kredytu Chinom, czy też udzieliliśmy dużego kredytu Angolii, czy tak. No w każdym razie co roku udzielamy, to jest tak naprawdę też duża część naszej pomocy, to są jakby kredyty właśnie udzielane różnym krajom. Ale też te kraje potem muszą spłacać odsetki od długów i jakby to jest też część, która wypływa z ich budżetów w kierunku krajów wysoko rozwiniętych. To są też zyski inwestorów, tak? Bo tutaj patrzyliśmy na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, no ale inwestycje mają na celu generowanie zysków, które potem też często wracają właśnie do tych krajów, z których pochodzą firmy. Także to są wszystkie zyski inwestorów, które odpływają w drugim kierunku. A trzeci słupek to są tak zwane nielegalne przepływy finansowe. Nielegalne w tym kontekście jest takim trochę szerszym pojęciem, bo to są jakby nielegalne i prawie nielegalne przepływy finansowe. I to na przykład w dużym stopniu są przepływy finansowe związane z taką ważną kwestią, czyli z unikaniem opodatkowania. I unikaniem opodatkowania przez różne firmy, które używają różnych właśnie mniej lub bardziej legalnych dziur w systemach podatkowych, czy właśnie różnych wybiegów po to, żeby możliwie mało płacić podatków. I to niestety właśnie w dużym stopniu dotyczy firm pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych, działających w krajach południa, w których właśnie jakby zostawiają bardzo mało pieniędzy. Jak to dokładnie działa, możemy zobaczyć właśnie na filmie. Mam nadzieję, że uda się go uruchomić i że też będą czytelne podpisy. Gdyby nie były czytelne podpisy, to proszę dać mi znać w chatboxie i będziemy próbować znaleźć rozwiązanie, bo wiem, że podpisy są dość blade, ale mam nadzieję, że będzie je dobrze widać. Także odpalamy Governments film. In the poorest countries often don't have enough resources to provide services to all their citizens. So aid is a valuable and vital resource to improve people's lives, but it's not always enough on its own. Sister Florence Mwemba from Mazabuka, Zambia, is in charge of Nakambala Clinic, treating up to 250 patients per day. The clinic receives vital aid donations, but does not receive enough government funding to meet healthcare needs in the region. There is a long-term solution. If poor countries could increase the finance they raise themselves through tax, they can help their citizens long-term. But right now, poor countries are losing money because of massive tax dodging, helped by tax havens around the world. In fact, 98 out of 100 of the largest companies in the UK have registered subsidiaries in tax havens. Poor countries lose 3 times more to tax havens than they receive in aid every year. The irony is,
Multinationals dodging tax are often from the same rich countries that are providing the aid. The UK and other G20 governments need to take action to tackle tax dodging. For Florence, if the Zambian government could provide extra funding, her clinic would have more trained staff and more vaccines in stock. We're already seeing some poor countries making real progress in strengthening their tax systems. But we still have a long journey ahead, and aid is a vital resource to help poor countries pave the way. With aid and tax justice, poor countries are in a stronger position to tackle poverty and inequality. Governments, take action. Keep your promise on aid and support tax justice. O, zaczynamy film. Świetnie. To mam nadzieję, bo film był dość szybki, mam nadzieję, że udało się przeczytać wszystkie napisy. Mam takie pytanie, czy ktoś wyłapał z filmu właśnie jaki jest stosunek pomocy rozwojowej do pieniędzy, które kraje tracą w wyniku unikania opodatkowania? Tam się pojawia taka statystyka. Nie wiem, czy ktoś z filmu to wyłapał. Jeżeli tak, to proszę wpisywać w chatboxie. Ten filmik będziemy niedługo też publikować na stronie Grupy Zagranica, także będzie można go sobie jeszcze raz obejrzeć na spokojnie. Będziemy też jakby publikować różne inne właśnie filmiki związane z jakby właśnie różnymi obszarami wpływu na kraje południa. Tak, świetnie. Świetnie, dziękuję bardzo za odpowiedź. To się pojawiła odpowiedź. Kraje tracą 3 razy więcej niż otrzymują pomocy. Tak, dokładnie. To znaczy od razu chciałem zaznaczyć, że przez to, że właśnie to są bardzo, że tak powiem, śliskie prawnie sprawy, część z tego unikania opodatkowania jest legalna, część jest nielegalna, bo też tak naprawdę jakby używanie krajów podatkowych niestety jest legalne, tak? Czyli to, że jakby rejestruje się jakby firmę, córkę w kraju podatkowym, przesuwa się profity w ramach firmy do kraju podatkowego, gdzie się płaci minimalne podatki, to jest niestety legalna sprawa, ale także tak, także to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że statystyki bywają różne. Są takie organizacje, które mówią nawet, że to jest 6-krotnie więcej niż pomoc. Nawet IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który jest dość konserwatywną w tych kwestiach organizacją, nawet oni szacują, że jakby jest więcej, jest to co najmniej jakby tyle samo, ile pomoc rozwojowa i więcej. Także tutaj statystyki są różne. Myślę, że taką dość bezpiecznym szacunkiem jest właśnie to, że dokładnie kraje tracą 3 razy więcej w wyniku unikania opodatkowania przez firmy niż otrzymują pomocy. Dokładnie. I tutaj kolejna statystyka była pani mu świetnie, dziękuję. 98% firm z Wielkiej Brytanii ma zarejestrowane jakby spółki zależne czy jakby różne są zarejestrowane w rajach podatkowych. Dokładnie, to też jest ogromna grupa i bardzo ważna kwestia. I tutaj może słyszeliście o takiej aferze LuxLeaks, o tym, jak właśnie się okazało, że różne duże firmy też jakby unikało opodatkowania i tutaj jakby rząd zdecydował.
O, jestem z powrotem. Ważnych tematów też właśnie w kontekście współpracy rozwojowej, tak? Bo oczywiście zupełnie bez sensu jest, znaczy może nie jest bez sensu, tak? Ale jest to jednak taka dość paradoksalna sytuacja, kiedy z jednej strony udzielamy, na przykład polski rząd udziela pomocy rozwojowej, a z drugiej strony pewne międzynarodowe firmy, które działają w tych krajach, w których my udzielamy pomocy, tak? Zamiast płacić tam normalnie podatki, właśnie wywijają się z tego, żeby tam podatki zapłacić. No jest to oczywiście taka bardzo niedobra sytuacja i jakby jest podejmowanych coraz więcej różnych działań właśnie na rzecz tego, żeby zmienić tą sytuację. Także tutaj całe szczęście są pewne działania. Też polecam działania naszej organizacji członkowskiej Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, który właśnie tym tematem się zajmuje, czyli tematem unikania opodatkowania. Ale przejdźmy dalej. Mamy jeszcze 15 minut, idealnie po prostu w sam raz, żeby porozmawiać o takich kwestiach pozafinansowych, czyli tego, jak poza finansami my wpływamy na kraje południa. I tutaj mam kolejne zadanie. Spójrzcie na te dwa zdjęcia i zastanówcie się, jaki jest, co je łączy, tak? Jakby jaka jest tutaj zależność pomiędzy tymi dwoma zdjęciami i w jaki sposób one właśnie obrazują nasz wpływ na kraje południa. Nasz, czyli obywateli i obywatelek Polski. Także zastanówcie się i wpisujcie odpowiedzi w chatboxie. Myślę, że to pierwsze pytanie powinno być dość łatwe, potem będą trudniejsze, ale tak, tania siła robocza, a zyski z firm. Aha, świetnie. Zapraszam jeszcze, jeżeli ktoś chce jeszcze inaczej ująć, bo to jest oczywiście dobra odpowiedź, można ją jeszcze inaczej ująć. Jeżeli ktoś chce jeszcze wpisywać odpowiedź, to zapraszam. No dobrze, a ja zacznę wyjaśniać. Dalej. Tak, tutaj właśnie chodzi dokładnie o tą zależność pomiędzy właśnie naszymi wyborami konsumenckimi, jak również naszymi regulacjami dotyczącymi na przykład właśnie tego, jak funkcjonują nasze firmy. I tego, jak to wpływa na przykład właśnie na presję, na cenę lub inne aspekty i jak to wpływa na praktyki firm odzieżowych, a w związku z tym na warunki pracy w fabrykach na południu. I to jest taka dość, myślę, medialnie coraz częściej pojawiająca się kwestia, tak? Czyli tego, że w fabrykach, które tak naprawdę produkują wiele z produktów, których my używamy, fabryki, które znajdują się w krajach południa, czy na przykład, jeżeli chodzi o fabryki odzieżowe, to w Chinach, czy w Kambodży, czy w Bangladeszu, czy w Rosji na przykład, tak? Tam jakby działa wiele fabryk, no i że jakby warunki pracy tam często są bardzo dalekie od tego, co, jak nam się wydaje i jakie powinny być. No i jakby też to, jakie my podejmujemy wybory konsumenckie, ale też to właśnie w jakiś sposób jakby cała ta branża jest regulowana na poziomie międzynarodowym, to ma wpływ na, potem na to, czy osoby pracujące w fabrykach są w bezpiecznych warunkach, a też jakby na to, czy jakby zarabiają godziwe pensje, czy są w stanie z tych pensji się utrzymać, itd. Także to jest jeden przykład zależności, takiej, którą trudno jest przeliczyć na pieniądze, tak jak podatki, ale jest też bardzo ważnym problemem, który my mamy na kraje południa. Drugi przykład, a tak też wyjaśnienia to zdjęć, jakby co? Drugi przykład. Jaka jest tutaj zależność? Też zapraszam do naradzenia się i wpisywania w chatboxie odpowiedzi. A widzę, że pani Cecylia bardzo szybko wpisuje, ale pani też pisze. Dobrze, to zapraszam. Tak, ocieplenie. Rozumiem, że chodzi o globalne ocieplenie, tak. Zapraszam jeszcze inne osoby do wpisywania odpowiedzi też. Wpływ na zanieczyszczenia środowiska na klimat globalny, tak. Zmiany klimatyczne, świetnie. Aha, jeszcze widzę, że coś jest wpisywane w chatboxie. O, susze, ekstremalne zjawiska pogodowe, powodzie. Świetnie, dokładnie. Te zdjęcia obrazują dokładnie tą zależność, czyli zależność pomiędzy tak naprawdę jakby naszą
polityką energetyczną, czyli tego, jakie źródła energii wybieramy, to jest na przykład elektrownia węglowa, tego, jak ta polityka energetyczna wpływa na nasze emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, jak one z kolei przekładają się właśnie na zmiany klimatyczne i jak potem te zmiany klimatyczne przekładają się dokładnie na tutaj świetne odpowiedzi w chatboxie, susze, ekstremalne zjawiska pogodowe, powodzie, kataklizmy. I jakby tu jest bardzo wiele różnych badań, które pokazują, że częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, tak jak tajfun na Filipinach, który tu jest na jednym z tych zdjęć, czy właśnie jakby susza w Sahelu, która jest przedstawiona na drugim zdjęciu, częstotliwość tych ekstremalnych zjawisk pogodowych zwiększyła się w ostatnich latach. I że no, są jakby bardzo silne dane, które wskazują na to, że jest to właśnie związane ze zmianami klimatu, które z kolei są też według bardzo silnych danych właśnie skutkiem emisji gazów cieplarnianych i właśnie tak naprawdę pośrednio skutkiem, czy nawet bardzo bezpośrednio skutkiem naszej polityki energetycznej. I tutaj jakby jest wpisane, że potrzebne są odnawialne źródła energii, tak, jak najbardziej, jak się też z tym zgadzam właśnie, bo tutaj jest bardzo, bardzo bezpośredni właśnie wpływ na to, co się dzieje w krajach południa. I tutaj też możemy spojrzeć na to z punktu widzenia współpracy rozwojowej. Unia Europejska finansuje bardzo wiele działań związanych od chociażby na przykład z przeciwdziałaniem, jakby, czy z naprawą sytuacji po tajfunie na Filipinach, czy właśnie z poprawą sytuacji rolników dotkniętych suszą w Sahelu, tak? I z jednej strony właśnie tutaj przekazujemy wiele pieniędzy na walkę z tymi, czy jakby na poprawę tej sytuacji, ale z drugiej strony Unia Europejska nadal prowadzi, znaczy nadal jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, także tutaj jakby z jednej strony stara się pomóc, no ale z drugiej strony innym elementem swojej polityki tak naprawdę podkopuje, tak, wyniki współpracy rozwojowej państwowych i właśnie tego, jak wyważyć na przykład kwestie taniej energii, tak, która jest potrzebna mieszkańcom Unii Europejskiej, a właśnie z tym to zrobić, żeby nie przyczyniać się do zmian klimatycznych, ale no też jakby moim zdaniem, zdaniem wielu organizacji pozarządowych, Unia Europejska mogłaby znacznie lepszą politykę energetyczną prowadzić i to dotyczy też Polski, która jest znanym tak zwanym hamulcowym, jeżeli chodzi o postępową politykę energetyczną. My tutaj też przez to, że mamy tyle węgla, tak jakby często niestety przeciwdziałamy jakby tym dobrym zmianom na forum Unii Europejskiej. I ostatnia zgadywanka, najtrudniejsza myślę, co tutaj się dzieje na zdjęciu. To jest tak, no to jest myślę, że już spore, to może być spore wyzwanie, ale zachęcam mimo wszystko do narady, zgadywania i wpisywania odpowiedzi w chatboxie. Świetnie, pierwsza odpowiedź. Uprawy przeznaczone pod biopaliwa, a nie pod żywność. Paliwo rzepakowe. Tak, to są świetne odpowiedzi. Pani Agnieszko, naprawdę gratuluję, to jest fantastyczna odpowiedź i właśnie tak jak mówiłam, nie taka oczywista, a jednak bardzo ważna. To jest właśnie przykład takiego mniej bezpośredniego skutku, który właśnie... A, świetnie, to gratuluję uczniom i uczennicom. Świetne odpowiedzi. To jest właśnie to jest przykład takiej mniej bezpośredniej zależności, ale bardzo ważnej. Po wprowadzeniu, jakby po większym wzroście zainteresowania biopaliwami, które tak naprawdę były takim bardzo pomysłem, właśnie bardzo, że tak powiem, z dobrymi intencjami. To był pomysł właśnie na zmniejszenie emisji, na bardziej ekologiczne środki transportu, żeby właśnie uniezależniać się od ropy naftowej, żeby przestawiać się na biopaliwa. Także te intencje zatem były bardzo dobre. Różne kraje bardzo zainwestowały w te kwestie, między innymi Stany Zjednoczone.
ale niech wyszło tak, że przez to, że wzrosło tak zainteresowanie biopaliwami, wielu rolników zdecydowało się uprawiać właśnie na przykład rzepak czy kukurydzę na biopaliwa, zamiast właśnie upraw na produkcję żywności. I co doprowadziło na przykład między innymi do kryzysu cen żywności w Meksyku w którymś momencie, właśnie spowodowanym tym, że jakby cała kukurydza, która, czy może nie cała, tak, ale jakby część upraw, które kiedyś były przekazywane, jakby były kierowane na produkcję mąki w Meksyku, jakby bardziej się opłacało rolnikom produkować właśnie biopaliwa, co doprowadziło do wzrostu cen mąki, wzrostu cen żywności w Meksyku i tak naprawdę postawiło wiele osób w Meksyku w bardzo trudnej sytuacji i też jakby przyczyniło się do wzrostu niedożywienia. I to był taki jakby bardzo pośredni i niezamierzony skutek właśnie polityki dotyczącej biopaliw, ale właśnie jakby takie rzeczy też musimy brać pod uwagę. Tutaj właśnie ziemia przeznaczana, uprawna przeznaczona na biopaliwa, mniej ziemi uprawnej na produkcję żywności i rosnące ceny żywności. I to jest też taki przykład, który nam jakby pokazuje, że jak ważne są różne elementy polityki krajowej czy europejskiej na przykład, czy też polityki w innych krajach, takie jak Stany Zjednoczone, i że one mogą mieć też jakby nawet niezamierzone, ale bardzo istotne skutki dla mieszkańców krajów południa. Także może tutaj podsumujmy te kwestie, czyli jakby jaki mamy wpływ na kraje południa. Bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy o współpracy rozwojowej. Nawiązaliśmy też właśnie do innych przepływów finansowych, tak, między innymi do kwestii unikania opodatkowania. To też jest właśnie jakby bardzo ważny wpływ, czy też na przykład bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jakby ważna kwestia. Innym ważnym obszarem są oczywiście, też jakby o tym mówiliśmy przy pierwszym zestawie zdjęć, wybory konsumenckie, czyli to, czy jakiego typu produkty wybieramy i czy zachęcamy firmy do odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie praktyk, czy nie. Jak również inne obszary polityki Polski i Unii Europejskiej, od chociażby to, czy będziemy inwestować w paliwa, czy nie, czy będziemy inwestować w energię węglową, czy odnawialną, to wszystko też ma wpływ na kraje południa. Także to takie małe podsumowanie. Takie cztery główne obszary wpływu. I może też taka ciekawostka już dosłownie na koniec, bo jest tak, że tak jak przedstawialiśmy, jakby kraje się ścigały w tym, jak, żeby wypadać lepiej w rankingach pomocy rozwojowej, a pytanie, co z tymi obszarami wpływu na kraje południa, i tutaj też powstają powoli rankingi, to jest taki dość ciekawy ranking, można powiedzieć, odpowiedzialnych krajów. To jest ranking, który się nazywa wskaźnikiem zaangażowania dla rozwoju, przygotowanym przez taką amerykańską organizację Center for Global Development. I on właśnie ocenia kraje na bardzo różnych obszarach, czyli w obszarze właśnie ilości przekazywanej pomocy, ale też na przykład w kontekście wymiany handlowej, w kontekście innych przepływów finansowych, między innymi właśnie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kontekście migracji, czyli tego, na ile kraje są otwarte dla migrantów, to się zwalnia z kwestii. W kontekście właśnie środowiska, czyli na ile dany kraj jest odpowiedzialny ekologicznie, czy właśnie ma dużo odnawialnych źródeł energii, czy nie. W kontekście bezpieczeństwa, czyli na przykład, czy kraje angażują się w misje pokojowe ONZ-u i na przykład w kontekście, czyli jest otwarty, jeżeli chodzi o wymianę technologii, na ile na przykład udostępnia patenty innym krajom. Jakby to jest bardzo wiele różnych obszarów, właśnie, które są elementami, można powiedzieć, odpowiedzialności kraju na arenie międzynarodowej. Tutaj niestety widzimy od razu, że Polska wypada znowu jakoś świetnie. Tutaj najsłabiej wypadamy na przykład w tym rankingu, bo to są dane za 2014 rok, dostaliśmy bardzo mało punktów za migrację, tak, bo nie jesteśmy krajem, który jest szczególnie otwarty dla imigrantów i który tworzy warunki, także to jest na przykład taka rzecz, gdzie Polska mogłaby być bardziej odpowiedzialna. Na przykład, no to też jest, oczywiście dyskusyjne są elementy, różne oceny, ale dostaliśmy dość dobre noty za środowisko, mimo naszej fatalnej polityki klimatycznej. Jakby dostaliśmy na przykład dość wysokie noty, chociażby za to, że mamy wysoki podatek na benzynę, bo to też jakby jest na przykład w rozumieniu tego indeksu pozytywna rzecz, bo właśnie jakby zniechęcająca ludzi do używania samochodów. Także
No tutaj oczywiście można zainteresowanych zachęcam bardzo do odwiedzenia strony internetowej tego indeksu. Myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawe. To się nazywa się Commitment to Development Index. Dużo różnych właśnie tak ciekawych kwestii można spojrzeć, które kraje są odpowiedzialne, które nie i jak sprawić, żeby kraje były bardziej odpowiedzialne w skali globalnej. Mamy dosłownie ostatnią minutę, więc chciałam jeszcze przejść tylko szybko takie kilka, w kontekście podsumowania kilka rzeczy, co my możemy zrobić. Mam nadzieję, że macie już jakby dużo pomysłów tak czy siak po tej rozmowie, ale tak żeby podsumować, chciałam tak zaznaczyć, że na pewno ważne jest informować siebie i innych o tym właśnie, o globalnych współzależnościach, szczególnie o tych mniej, mniej oczywistych. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem odpowiedzi dotyczącej biopaliw, bo jest to taka kwestia, która dla większości Polaków jest zupełnie nieoczywista, a bardzo jest ważne, żebyśmy o tym wiedzieli i żebyśmy informowali właśnie siebie i innych o tym, jak my w kraju południa i co powinniśmy robić lepiej. I tutaj właśnie jest przykład Tygodnia Edukacji Globalnej, który też wspieramy jako Grupa Wygranica i w ramach którego Centrum Edukacji Obywatelskiej też wspiera dużo działań. Także to jest taka dobra okazja, zawsze w listopadzie, trzeci tydzień listopada, dobra okazja do organizowania wielu działań. Już zaraz przechodzę. Następny punkt. O. Tak, no też co ważne jest z mojego punktu widzenia głosowanie. Też dla tych z Was, którzy jeszcze nie mogą głosować, no to będzie niedługo, mam nadzieję, ogromna przyjemność, dla mnie zawsze duża przyjemność. To jest jakby głosowanie i domaganie się od polityków zainteresowania globalnymi tematami. I na przykład to jest też takie działanie, które my realizujemy za granicę, czyli zawsze przed wyborami we współpracy z serwisem Mam Prawo Wiedzieć zadajemy politykom pytania dotyczące współpracy rozwojowej i innych elementów wpływu na kraje rozwijające się. I z tego właśnie, z tych odpowiedzi jak możemy też wysnuwać, znaczy możemy się wiedzieć, który polityk wie coś na ten temat, jest zainteresowany czy zainteresowana i czy chcą coś w tej sprawie zrobić. Także też jakby takie działania są możliwe. Dzięki nim możemy wybierać mądrzejszych globalnie polityków czy osoby zaangażowane w politykę. Możemy też podejmować świadome wybory konsumenckie. Tutaj na przykład Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie prowadzi taki świetny serwis ekonsument.pl, który właśnie jest poświęcony kwestii świadomej konsumpcji. Bardzo polecam, ale to też jest cały duży dział, więc nie będę wchodzić w szczegóły. I oczywiście ostatni punkt, właśnie. To też jest oczywiście możliwość, czyli można się zaangażować w tym momencie w wolontariat w organizacji zajmującej się współpracą rozwojową lub innymi globalnymi tematami. I wiele z tych organizacji możecie znaleźć właśnie na stronie Grupy Zagranica, w naszej bazie organizacji. Taki wolontariat oczywiście, jakby jest, no, tak jak mówiliśmy, są możliwości też odbywania wolontariatu zagranicznego. Także też możecie się dowiedzieć więcej na ten temat. Są też jakby, no jest dużo organizacji, które się tym zajmuje, ale też jakby zachęcam jak najbardziej do wolontariatu w Polsce. To jest jakby bardzo ważne. Wielu organizacjom bardzo się przydaje pomoc. I można się angażować w działanie edukacji globalnej, ale też chociażby w pomoc, jeżeli chodzi o zbiórkę Nepal czy inne działania. Także z mojej strony to jest wszystko i chciałam bardzo podziękować. Myślę, że jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możemy jeszcze kilka minut na nie poświęcić. Jakby mam nadzieję, że też jakby w trakcie webinarium była okazja do zadawania pytań, ale jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to zapraszam. Można je wpisywać w chatboxie. Ale nic nie widzę w tym momencie. No dobrze, w takim razie, bo właśnie nie wpisałam tutaj mojego maila, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zawsze można do mnie pisać, to jest kasia.szeniawska@zagranica.org.pl. Można też po prostu znaleźć mój kontakt na stronie Grupy Zagranica, tutaj na slajdzie widzicie, łatwo zgooglować i znaleźć adres i też gdybyście mieli jakieś pytania, to zapraszam. Zapraszam też właśnie do przeglądania naszej strony, z której też można właśnie znaleźć odnośniki do wielu, wielu innych organizacji pozarządowych zajmujących się tymi tematami.
I tak, i chciałam też wszystkim podziękować bardzo za uwagę, za świetne odpowiedzi, za zaangażowanie. Mam nadzieję, że to było ciekawe webinarium. Też dziękuję ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej i ze strony Filipa. I jeżeli nie ma dalszych pytań, to myślę, że będziemy kończyć webinarium. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, świetnie. Dziękuję również i przekazuję w takim razie przekazuję kontrolę Filipowi i kończymy seminarium, myślę, webinarium. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.